Kilka miesięcy temu Muzeum Anny Jarosławej Waszkiewiczów w Stawisku wydało nową publikację, tym razem dwujęzyczną, polsko-angielską. Książka nosi tytuł Stawisko, dom sztuki, dom bez granic. Jest to katalog zbiorów, a zarazem opowieść o Iwaszkiewiczach i o Stawisku, domu, w którym mieszkali razem przez ponad 50 lat i w którym stworzyli swego rodzaju, można powiedzieć, centrum kultury, które przyciągało wielu artystów, pisarzy, muzyków zaprzyjaźnionych z Iwaszkiewiczami, którzy odwiedzali ich, tutaj spotykali się, dyskutowali, ale także tutaj tworzyli. Tak, i pisząc, czy w ogóle nawet przygotowując się do pisania tej książki, staliśmy przed trudnym, jak sądzę, zadaniem. Przede wszystkim, jak w ogóle podzielić materiał, którym mamy się zająć i co każde z nas miałoby pisać, bo współautorstwo jest zawsze trudne. To jest, proces twórczy jest raczej procesem jednostkowym, samotniczym, a tu musieliśmy jakoś wspólnie temu sprostać. I wzięliśmy pod uwagę takie trzy główne obszary, jeżeli chodzi o Iwaszkiewicza, to znaczy jego życiorys, jego twórczość i zarazem wszystko, co jest związane z domem. I no, zastanawialiśmy się, jak to w ogóle pogrupować, podzielić i doszliśmy do wniosku, że najlepiej byłoby właśnie niejako połączyć to na zasadzie takiego przeplatania się tych trzech tematów i poprzez taką chronologiczną opowieść przekazujemy właśnie wiedzę, informacje na temat tych trzech obszarów, o których wspomniałem, bo to wszystkie te trzy obszary się jakoś właśnie, tak jak w życiu najczęściej jest, łączą się ze sobą, przeplatają, a nie egzystują jakoś zupełnie osobno. Biografia, twórczość i sam dom są, no, można powiedzieć, taką kanwą opowieści, ale trzeba pamiętać, że książka, bardzo ważnym elementem książki jest też opis relacji Iwaszkiewicza z innymi twórcami. Jest tak, że no sam fakt, że Iwaszkiewicz w ogóle urodził się na Ukrainie, bo przecież pierwsze lata życia, pierwsze 24 lata życia on przeżył na Ukrainie, na dzisiejszej Ukrainie, kiedyś to były oczywiście Kresy Polskie. Urodził się we wsi Kalnik na Podolu i to już miało wpływ na jego charakter, bo jak sam podkreślał, urodził się w ogóle jako piąte dziecko Bolesława i Marii Iwaszkiewiczów, najmłodsze. Jego rodzeństwo było dużo, trzy siostry i brat był dużo starszy niż on. I miał wrażenie, kiedy się urodził pod koniec XIX wieku na Ukrainie, to już potem, jako dorosły człowiek, miał wrażenie, że właściwie urodził się, przyszedł na świat w XVII wieku. Ponieważ ta Ukraina, a wtedy Kresy Polskie, była, no, można powiedzieć, tak zapóźniona z dzisiejszego czy z tamtego punktu widzenia, jeżeli chodzi o czas. Na tyle zapóźniona, bo przecież wieś podolska, że on jeszcze jako właśnie dziecko niejako sięgał swoimi korzeniami do XVII wieku, do czasów trylogii Sienkiewiczowskiej. I tym samym on potem już jako dorosły człowiek, jako pisarz, czuł bardzo silne takie pobratymstwo, jakieś powinowactwo z dawnymi dziejami Polski, co też miało przecież potem wpływ, na przykład tak sądzimy, że miało chociażby wpływ na to, że jak już jako pisarz dojrzały w latach 30. zajął się polskim średniowieczem, pisząc powieść Czerwone Tarcze, gdzie głównym bohaterem jest książę Henryk Sandomierski. Ale tak sądzimy, że to na pewno jakiś tam udział miało w tym to, że właśnie przyszedł w tym, a nie innym miejscu Iwaszkiewicz na świat. Poza tym to, że właśnie urodził się na Ukrainie i tak jak powiedziałem, długie lata tam spędził, chodząc do gimnazjum, najpierw w Elizawetgradzie, potem w Kijowie, kończąc prawo na Uniwersytecie w Kijowie i kontaktując się, mając kontakt, czy to z Ukraińcami, czy z Rosjanami, oczywiście też z Polakami, z osobami pochodzenia żydowskiego, niejako wchłonął w siebie taką mozaikę kulturową, narodową. I to potem też miało, jak sądzimy, przełożenie na jego postawę już w dorosłym życiu, na jego tolerancję,
na jego taką łatwość przechodzenia z jednej kultury narodowej do innej. Bo też, no, mając to na uwadze, potem dołączyliśmy niejako do zasadniczego korpusu tej książki teksty poświęcone na przykład Francji, Ukrainie czy Rosji. Bardzo silnie te kraje zaważyły na twórczości Iwaszkiewicza, na jego podróżach, celach jego wędrówek i tym samym odegrały ważną rolę w życiu Iwaszkiewicza. Stawisko w jakimś stopniu niejako powiela pewien czy to schemat, czy może model dworu polskiego, szlacheckiego, do którego też niejako przywykł, w ścianach którego wychował się, tylko to był skromny dworek, jeżeli chodzi o Iwaszkiewicza i jego dom w Kalniku. Ale tutaj właśnie to dla Iwaszkiewicza też było ważne, że stawisko jest takim domem, no, dużym dworem, jak na już mazowieckie i dwudziestowieczne warunki. Więc on też tak postrzegał ten dom i to miejsce jako pewną kontynuację określonego modelu polskiej kultury. Przede wszystkim właśnie zakorzenionej w kulturze szlacheckiej i też chociażby w jednym z listów do żony, do Anny Iwaszkiewiczowej, jeszcze w latach 20. właśnie wprost napisał, że jemu bardzo zależy na tym, żeby oni jako gospodarze stawiska kontynuowali właśnie tego typu tradycję domu polskiego. I on bardzo się czuł zadowolony, wręcz dumny, kiedy inni to widzieli, te starania i to, że to się udaje. Jest z kolei właśnie też w liście do Anny, pisze, jak tutaj gościł Rosjanina Nikołaja Nabokowa, taki arystokrata rosyjski, którego poznał w Paryżu, i kiedy Nabokow przyjechał do Warszawy, zaprosili go do siebie do domu i właśnie Nabokow to też zauważył, to jest taki bardzo polski dom. I bardzo Iwaszkiewicz był z tego zadowolony, że inni też dostrzegają właśnie te starania Iwaszkiewiczów obydwojga, żeby ten dom właśnie kontynuował te najlepsze polskie tradycje dworów kulturalnych, szlacheckich, wywodzących się jeszcze z XIX, XVIII, czy jeszcze wcześniej, prawda, z XVI nawet wieku. Tutaj jeszcze bym jeszcze jedną rzecz chciał podkreślić, o której też piszemy w tej książce. Mianowicie dokonał się chyba w tym domu już taki szczęśliwe połączenie dwojga. Tutaj z jednej strony piszemy o tym, że mamy parę małżeńską, dwoje Iwaszkiewiczów, Anna i Jarosław. Ludzi bardzo oczywiście silnie zajętych, zainteresowanych i oddanych kulturze, a zwłaszcza literaturze. I oni byli pochłonięci tą właśnie kulturą literacką i przede wszystkim tym się zajmowali. A z drugiej strony mamy Lipopów, rodzinę Lipopów, o której sam Iwaszkiewicz myślał, pisał, że jest taka rodzina bardziej mieszczańska, może czasem aż drobno mieszczańska, to znaczy z tymi cnotami właśnie typowymi dla klasy mieszczańskiej, dla warstwy średniej, czyli właśnie gospodarność, pracowitość, trzeźwość myślenia, zaradność, zapobiegliwość. I ponieważ były obydwa te elementy w tym domu, znaczy ta strona Lipopów, to byli ludzie, którzy dbali o to, żeby właśnie ten dom funkcjonował od strony takiej gospodarczej, ekonomicznej, jak najlepiej. I z drugiej strony mamy stronę Iwaszkiewiczów, Anny i Jarosława, którzy z kolei właśnie zajmowali się tą stroną artystyczną, literacką. I to w sumie dało, no, dobry efekt. To znaczy jedni zabiegali o to, żeby tutaj szło wszystko jak trzeba w gospodarstwie, a drudzy zajmowali się robieniem kultury czy literatury. Aczkolwiek, tak jak też piszemy w tej książce, jest to, co teraz powiedziałem, jest pewną oczywiście uproszczeniem, bo gdybyśmy wzięli z kolei pod uwagę samego Iwaszkiewicza, to w samym Iwaszkiewiczu były te dwie strony, te dwa modele życia, bo on też czuł się dobrze w roli gospodarza. Tutaj jest osobną kwestią, na ile dobrze wypełniał rolę gospodarza, ale na pewno czuł się dobrze jako gospodarz, myśląc o tym domu, planując pewne remonty, jakieś zmiany i w tym się czuł dobrze. Natomiast, tak jak już powiedziałem, no, tutaj mamy, trzeba pamiętać o rodzinie Lipopów, o teściu Iwaszkiewicza, który też tutaj jest obecny na stronach tej książki.
Tak, ale to kiedy się nad tym zastanowić, rzeczywiście może to też będzie dużym uproszczeniem powiedzenie, że mimo że Anna pochodziła z rodziny Lillpopów, chyba mniej trzeźwo stąpała po ziemi niż sam Jarosław Iwaszkiewicz, który reprezentował ten zupełnie inny styl życia i wyszedł właśnie z kresowej, szlacheckiej kultury, z dworu, tak jak wspomniałeś, jeszcze nie tyle nawet XIX, co XVII-wiecznego, to zdecydowanie on był tutaj tym pierwiastkiem no, bardziej trzeźwym, tak? I bardziej gospodarnym i myślącym o życiu doczesnym, powiedzmy, niż sama Anna, która no, była osobowością taką bardzo, bardzo silnie zaangażowaną w kulturę, w filozofię, w muzykę i trochę od doczesnej rzeczywistości, może całkiem nawet oderwana. Będziemy mieli problem z Iwaszkiewiczem, bo kiedy za każdym razem, kiedy się mówi o Iwaszkiewiczu, czy tak jak mówimy teraz, czy kiedy odwiedzają właśnie ten dom, muzeum, liczni zwiedzający, to za każdym razem właśnie dochodzi do, w pewnym momencie do tego, kiedy się mówi o Iwaszkiewiczu, że właściwie Iwaszkiewicz to jest taki splot sprzeczności. Jakikolwiek temat byśmy nie zaczęli omawiać w związku z Iwaszkiewiczem, to pojawia się w pewnym momencie tam sprzeczność, że jest tak i jest zarazem zupełnie inaczej. I ciągle jest ten kłopot, prawda, że można powiedzieć coś określonego na temat Iwaszkiewicza i to będzie prawdziwe, i powiemy coś zupełnie innego i też będzie prawdziwe. I tutaj mamy znowu ten przykład, prawda, właśnie, że Iwaszkiewicz, kiedy mówimy o gospodarności, o stronie Lillpopów czy właśnie Iwaszkiewiczów. I podobnie Iwaszkiewicz oczywiście zdawał sobie z tego sprawę. I też kiedy już on jako taki starszy pisarz spotykał się z młodymi poetami i często, no często, w każdym razie co jakiś czas jakiś młody poeta mu zadawał pytanie: mistrzu, jak to zrobić, żeby być tak wielkim pisarzem jak pan? Iwaszkiewicz mówił: bogato się ożenić. I to jest właśnie ten pierwszy warunek dla Iwaszkiewicza. On to oczywiście żartem, ale znowu na serio mówi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład biografię literacką Iwaszkiewicza i te pierwsze jego lata, czyli przyjeżdża tutaj do Warszawy w 1918 roku z Kijowa, staje się jednym ze skamandrytów i pierwsze 4 lata, czyli do momentu ożenienia się z Anną Lillpopówną, on wśród skamandrytów uchodzi za takiego najmniej zdolnego, nawet takiego trochę upośledzonego na umyśle. Antoni Słonimski, jeden ze skamandrytów, ukuł takie powiedzenie o Iwaszkiewiczu, że Iwaszkiewicz ma Londyn w głowie. Czyli to, co to znaczy? No, Londyn to miasto, gdzie są często mgły. Mgła po staropolsku inaczej to tuman, czyli mówiąc wprost, Iwaszkiewicz jest tumanem. Tak ta metafora to miała znaczyć. Z kolei Tadeusz Peiper, najważniejszy poeta awangardy krakowskiej, napisał w piśmie Zwrotnica artykuł, który nosił tytuł Iwaszkiewicz idiota. I to jest ten pierwszy moment, okres Iwaszkiewicza jako poety. Iwaszkiewicz to tuman idiota. A oczywiście na samej górze Parnasu literackiego jest Lechoń, Tuwim, Słonimski, Wierzyński. Dopiero gdzieś tam dalej, niżej, znacznie niżej jest, był w tamtym czasie Iwaszkiewicz. To też bardzo się ściśle ta hierarchia ówczesna wiązała z tym, że Iwaszkiewicz dołączył jako ostatni do skamandrytów. Zupełnie nie znał kontekstu warszawskiego, więc kiedy oni, skamandryci, sobie żartowali, jakieś żarty urządzali z ludzi, których znali w Warszawie, to wszyscy rozumieli te żarty i tym samym śmiali się, a Iwaszkiewicz nie rozumiał, się nie śmiał, ale tym samym sprawiał wrażenie kogoś, kto w ogóle nie rozumie. Sprawiał wrażenie takiego niezbyt rozgarniętego. Też nie miał tego, nie miał w sobie, ponieważ właśnie pochodził z kresów, z tej stepowej, szerokiej, o wielkich, szerokich, dalekich horyzontach Ukrainy, to nie miał w sobie takiego warszawskiego espritu, takiego umiejętności szybkiego reagowania na czyjś żart lub złośliwość, prawda? On musiał mieć długi czas na namysł, żeby odpowiedzieć, więc najczęściej mu w domu dopiero przychodziła gotowa odpowiedź na to, co ktoś powiedział. I to też go oczywiście gdzieś tam niżej umieszczało wśród tych jego kompanów poetyckich. Ale zmienia się to. A jeszcze można dodać do tego, że no,
oni wszyscy, ci pozostali skamandryści, byli lepiej ustawieni wtedy finansowo niż Iwaszkiewicz. To też ma oczywiście swoje znaczenie w życiu, prawda? I też w tym, jak się ocenia chociażby kogoś, kto jest poetą. On był bardzo mało zarabiał jako poeta na samym początku, więc dorabiał sobie jakimiś korepetycjami i pomieszkiwał gdzieś tam w kątach w Warszawie u ludzi. I to się zupełnie zmienia, kiedy żeni się z Anną Lipopówną, jedną z najbogatszych panien wówczas w ogóle w Polsce. I wtedy Iwaszkiewicz, ponieważ staje się współwłaścicielem ogromnego majątku Lipopów, przynajmniej formalnie, teoretycznie, ale dla ludzi to była ta prawda, że Iwaszkiewicz nagle wyżenił się w niezwykle bogatą rodzinę Lipopów i tym samym natychmiast pojawia się szacunek wobec Iwaszkiewicza. Już trudno go nazwać tumanem idiotą, nie jest już tak łatwo kogoś takiego tak nazwać. I też natychmiast się pojawia idące z tym w parze taki szacunek dla niego jako dla poety. I oczywiście kiedy mówił już jako stary człowiek, jako stary poeta, że co zrobić, żeby być wielkim poetą, to zaczyna od bogato się ożenić. Znaczy inaczej mówiąc, być bogatym. Od razu to inaczej ustawia hierarchię. Czy tego chcemy, czy nam się to podoba, czy nie. I kiedy myślimy o Iwaszkiewiczach, no przychodzi nam oczywiście do głowy Stawisko i jako, że mieszkali tutaj razem przez ponad 50 lat, no wiążemy ich bardzo, bardzo silnie z tym domem. Natomiast oczywiście nie od razu po ślubie zamieszkali w Stawisku, wtedy jeszcze Stawiska nie było. Dom w Stawisku został zbudowany budowa została ukończona w roku 1928 i wtedy Iwaszkiewiczowie, ale też Lipopowie, czyli rodzina Anny, tutaj się wprowadzili. Między ich ślubem a wprowadzeniem się do Stawiska minęło 6 lat, wzięli ślub we wrześniu roku 22 i przez te 6 lat mieszkali z rodziną Lipopów w Warszawie. Latem zaś na parę miesięcy przenosili się do Aidy, willi również należącej do Lipopów, ale usytuowanej niedaleko stąd, w Podkowie Leśnej. I to były chyba najpiękniejsze wspomnienia z ich małżeństwa. Rzeczywiście te letnie miesiące spędzane w Aidzie w towarzystwie przyjaciół, bo przyjeżdżali tu i skamandryci, i wiele innych osób z kręgów artystycznych, zachowały się we wspomnieniach Iwaszkiewiczów jako taki okres idylii z pierwszych lat małżeństwa. Dom w Stawisku został zbudowany przez ojca Anny Iwaszkiewiczowej, Stanisława Wilhelma Lipopa, i to właśnie Lipop podjął właśnie wszystkie decyzje niemalże związane z tym domem, to znaczy podjął decyzję, gdzie ten dom ma być, kto ma go zaprojektować. Tutaj zupełnie nie zgodził się z pragnieniem Anny i Jarosława, którzy chcieli, żeby dom został zaprojektowany przez ich przyjaciela Karola Stryjeńskiego, to było zbyt awangardowe dla Lipopów. Wybrał więc ojciec Anny zupełnie nieznanego dzisiaj już architekta Stanisława Gądzikiewicza, który zaprojektował taki jeszcze w XIX-wiecznym stylu trochę dom. I wnętrze również zostały urządzone przez Lipopów. Iwaszkiewiczowie wprowadzili się w zasadzie do gotowego, w uproszczeniu dużym, ale w pewnym sensie tak, w październiku 28 roku wprowadzili się już do gotowych wnętrz urządzonych meblami i obrazami, tkaninami przeniesionymi w dużej mierze z warszawskiego mieszkania Lipopów, gdzie mieszkali wcześniej. Także jest to wnętrze, kiedy się przyjrzymy, naprawdę bardzo mieszczańskie. Mm-hmm. I tak naprawdę, ponieważ to wnętrze od samego początku istnienia Stawiska niewiele się zmieniło, możemy to dostrzec, ocenić również dzisiaj. Nawet wśród dzieł sztuki, które zdobią ściany Stawiska, stosunkowo niewiele jest prac artystów z pokolenia Iwaszkiewiczów. Oczywiście takich prac w zbiorach jest sporo. Iwaszkiewiczowie przyjaźnili się chociażby z Janiną Konarską, graficzką, żoną Słonimskiego, z Leonor Fini, z Czapskim,
prace tych artystów są w stawisku, ale są znacznie mniej widoczne niż XIX-wieczne, klasyczne, akademickie malarstwo z kolekcji jeszcze dziadka Anny. Także ci Lilpopowie również narzucili estetykę domu Iwaszkiewiczów. Oczywiście w jakimś tam stopniu też na pewno duch rodziny Lilpopów miał wpływ na to, jak życie tutaj wyglądało. Tak to Iwaszkiewicz pisał też chociażby o tym, wspominał, że kiedy odwiedzał Annę jeszcze jako narzeczony, to właściwie bardzo rzadko był zapraszany na kolację, a jeżeli już, no to na kolację było, mimo majątku, jakim dysponowali Lilpopowie, nie wiem, kwaśne mleko i ziemniaki, i Iwaszkiewicz był zaskoczony takim, no, niesamowitą skromnością codziennego życia Lilpopów. Trochę się potem przeciwstawił tej skromnej tradycji, jeśli chodzi o posiłki, bo już raczej nawiązywał jako gospodarz tego domu po śmierci teścia, no, do tej staroszlacheckiej tradycji polskiej, żeby jednak posiłek, prawda, był bardziej obfity i bardziej obiad wystawny niż skromna mieszczańska, skromny mieszczański posiłek. Także oczywiście tutaj już potem już pod tym względem było inaczej. Tu można, no to może trochę pół żartem, pół serio powiedzieć, że być może Lilpopowie, dając mleko z kartoflami Iwaszkiewiczowi, może chcieli go w tym okresie narzeczeńskim, może chcieli go zniechęcić do ożenienia się z Anną, bo to trzeba też o tym pamiętać, że kiedy Anna i Jarosław poznali się i zakochali się w sobie, to Anna wtedy była zaręczona już z księciem Krzysztofem Radziwiłłem, była wyznaczona data ślubu. Ona zerwała te zaręczyny z Radziwiłłem po to, żeby wyjść za mąż za tego właśnie mało wtedy jeszcze cenionego, biednego Iwaszkiewicza. Więc oczywiście ta decyzja, żeby poślubić Iwaszkiewicza, no, zupełnie nie była akceptowana, przynajmniej no, nie wywierano nacisku na Annę. Tutaj nie było presji. Ale oczywiście to się nie podobało ani ojcu Anny, ani jej ciotce, Anieli Pilawicowej. Która też była taką tutaj szarą eminencją. Iwaszkiewicz o niej napisał, że to jest kobieta o słodkich manierach i żelaznym charakterze. Rzeczywiście, poprzez taki sposób bycia bardziej nawet, ona rządziła tym domem. Zwłaszcza, że Lilpop tutaj, kiedy się wprowadzili w 1928 roku, żył tylko 2 lata, bo potem w 1930 popełnił samobójstwo i niejako władzę, tak można powiedzieć, nad tym domem przejmuje Aniela Pilawicowa. I to 1955 roku, czyli do roku jej śmierci, to ona niepodzielnie właściwie rządzi w tym domu. Nie Iwaszkiewicz. Tutaj, tak jak koleżanka powiedziała, że no, o momencie wprowadzania się do stawiska, kiedy już to w 1928 roku był ten dom gotowy, to nawet sama kolejność, też o tym piszemy w tej książce, sama kolejność wprowadzania się jest wiele znacząca, to znaczy jest taka, ma taki walor symboliczny, bo pierwszy się wprowadził Lilpop. W ogóle pierwszy przyjechał tak i zamieszkał Lilpop. Zaraz po nim przyjechała Aniela Pilawicowa, potem Anna, która przyjechała z Arkaszon z Francji, gdzie była na leczeniu, i jako ostatni przyjechał akurat z Pragi czeskiej, bo był to na kongresie Unii Intelektualnej, Iwaszkiewicz. I ta kolejność przyjeżdżania zarazem bardzo dobrze obrazuje hierarchię, jaka była w tym domu. Najważniejszy był Lilpop, co oczywiste, jako fundator domu, całego majątku. Potem Pilawicowa, Anna i Jarosław. I właśnie tak było do końca już. Do samej śmierci ich obydwojga. Iwaszkiewicz, przynajmniej taka jest relacja samego Iwaszkiewicza wyrażona, czy to w dziennikach, czy w listach do przyjaciół, że gdzie narzeka, że zawsze jego zdanie liczy się najmniej. Najważniejsza jest, no, dopóki żyła, to Aniela Pilawicowa, ona ma decydujące zdanie, a potem właściwie kobiety, no bo dla niego Anna się zawsze też łączyła z siostrami, jego dwiema siostrami, które tutaj po wojnie mieszkały, lub w ogóle z kobietami, na przykład z nauczycielkami, wnuków. Tutaj był matriarcha w stawisku, rząd kobiet. I Iwaszkiewicz jako jedyny mężczyzna, który się właściwie jedyne, co mu pozostawało, ale mówimy tu za nim oczywiście, jedyne co mu pozostawało, to właśnie przyjąć decyzję podjętą przez kobiety. I też często narzeka, że nawet nie miał wpływu na wychowywanie córek, bo to była domena kobiet, to kobiety wychowywały córki w tym domu, czyli głównie Anna i Pilawicowa, a nie on.
I tutaj mi też miał, no, jako żal, trudno powiedzieć do kogo, do siebie, do losu, do tych kobiet, ale tak się po prostu ułożyło, że on nie miał wpływu na kluczowe decyzje w ogóle podejmowane w tym domu. No Iwaszkiewicz oczywiście nie był wymarzonym teściem, wymarzonym zięciem, przepraszam. Teściem to potem był wymarzony. Tak. Natomiast zięciem nie był wymarzonym. To jest prawda. Natomiast z drugiej strony, o czym sam pisze o tym Iwaszkiewicz, że Lilpop w jakimś stopniu był mu jednak wdzięczny, że Anna nie wyszła za Radziwiłła. Przypuszczam, że Lilpop zdawał sobie sprawę z tego, że Anna jako córka zwykłego fabrykanta, niezależnie od majątku, jakim dysponowała, no nie będzie miała zbyt mocnej pozycji w rodzinie Radziwiłłów i że jej życie w małżeństwie z Krzysztofem, niezależnie od ich relacji, no nie będzie takie łatwe. Tak, bo najbardziej z tej decyzji i zerwania zaręczyn cieszyli się Radziwiłłowie z kolei, którzy w ogóle nie chcieli tego małżeństwa Krzysztofa Radziwiłła właśnie z Anną Lilpopówną. Anna, no, z punktu widzenia majątku, tak, i pozycji, jaką miała tu w świecie warszawskim, w tym świecie, do którego trafił Iwaszkiewicz z dalekiej Ukrainy, zdawać by się mogło, że była, no, osobą dominującą w tym związku, w tej relacji, i że te wszystkie decyzje podejmowane, no, przez nią czy przez kobiety, głównie z rodziny Lilpopów, sprowadzały Iwaszkiewicza, no, do roli, nie wiem, pionka w tym domu, ale z drugiej strony charakterologicznie to Iwaszkiewicz miał zdecydowanie dominującą pozycję i Anna w zasadzie, mimo że to ona dysponowała majątkiem, żyła przez całe życie w jego cieniu i nawet do dzisiaj, no, mówimy o Muzeum Anny Jarosława Iwaszkiewiczów, Anna, no, w niczym nie ustępowała intelektualnie swojemu mężowi, ale w zasadzie cały czas koncentrujemy się na Iwaszkiewiczu. No oczywiście jest to naturalne, bo Iwaszkiewicz jest znaną postacią, ale nawet my, no, pracując tu, będąc tu i mając świadomość roli Anny też w tworzeniu takiego artystycznego, kulturalnego klimatu tego domu, gdzieś ją też spychamy na drugi plan i faktycznie, no, to niewątpliwie stało się skutek takiego, a nie innego układu charakterów w tym małżeństwie. Tak, to jest właśnie też, tak jak powiedziałaś, jest to rodzaj sprzeczności, zarazem jakiegoś takiego zapętlenia w ogóle charakterologicznego między Anną i Jarosławem. My zresztą często między sobą rozmawiamy właśnie na ten temat, właśnie te relacje między Anną i Jarosławem jako pewnymi typami psychologicznymi i też artystycznymi. Chodzi o ludzi, to obydwoje byli ludźmi o takich ambicjach literackich, artystycznych, ale głównie oczywiście literackich, bo Anna też nie była wyzbyta takich. Przecież ona jest, to trzeba, no, być może przypomnieć, ale jest autorką wielu esejów, tłumaczeń, książki cudowne, naprawdę książki Nasze Zwierzęta. To była kobieta listów, dzienników, osoba o wielkim talencie literackim, która miała szczęście, zarazem ogromne nieszczęście, wyjść za mąż za pisarza o równie wielkim talencie literackim. I teraz, no, nie chcę mówić, kto miał większy czy mniejszy. Ja być może teraz powiem herezję dla niektórych, ale moim zdaniem większy talent literacki miała Anna. Teraz jest kwestia, czy ona wykorzystała ten talent, prawda? Oczywiście nie. I intelektualnie też. Intelektualnie też była. Zdecydowanie przerastała męża. Natomiast i teraz się tak sądzą, obydwoje zresztą tak sądzimy, że właśnie rozegrało się tutaj coś w rodzaju zaraz po ślubie, jakiejś takiej walki duchowej między nimi, obydwojgiem, które ma tutaj przede wszystkim realizować ten swój talent czy ambicje literackie. Bo obydwoje na pewno je mieli. I silniejszy okazał się Iwaszkiewicz, na pewno, w tej walce, w takim ścichym zmaganiu się, prawda, kto jest tym, który ma prawo usiąść i pisać, a drugie w tym czasie robi coś innego. Bo nie można tak zrobić, żeby obydwoje sobie siedzieli i pisali, prawda, bo to, no, nie da się tak po prostu żyć z różnych powodów. I chyba ona właśnie, tak sądzimy, że tutaj Anna była kimś, kto ustąpił pola Iwaszkiewiczowi.
I to bardzo dobrze też widać w dziennikach Anny Iwaszkiewiczowej, kiedy ona pisze, już urodziwszy pierwszą córkę Marię, i ona pisze, że twórczość to jest domena mężczyzn. To mężczyzna może być tylko twórczy, a kobiecie w ramach bycia twórczą pozostaje wyłącznie macierzyństwo. Ona już jakby znalazła takie swoje wytłumaczenie dla samej siebie, dlaczego ona ustąpiła, dlaczego się poddała w tym zmaganiu, o którym powiedziałem, że właśnie ona jest odrodzenia dzieci, tak jak w ogóle kobiety jej zdaniem są, odrodzenia dzieci, w tym się wyczerpuje kreatywność kobiety w macierzyństwie. A kobieta jest no właśnie tą osobą, mężczyzna jest tą osobą w małżeństwie, kto, do kogo niejako należy prawo bycia twórczym. Ona była też tak wychowana, bo o czym też często wspominał Iwaszkiewicz z pewnym żalem do Lillpopów, że Anna, która była obdarzona naprawdę nieprzeciętnym intelektem, właściwie nie skończyła żadnej szkoły. Oczywiście była uczona w domu przez nauczycielki, tak jak to wtedy było przyjęte, ale nie, można powiedzieć, nie miała możliwości rozwinąć skrzydeł we wczesnej młodości. Intelektualnych skrzydeł przez to, że była wychowywana na żonę i matkę, jak wszystkie córki mieszczańskich rodzin wtedy, czy 90% kobiet w tym czasie. Także sądzę, że to jej ustąpienie mogło też być, oczywiście to wszystko się rozgrywało gdzieś mimowolnie, to nie była otwarta walka, ale że mogło to wynikać z tego, do jakiej roli była przygotowana i oczywiście też z pewnej delikatności charakteru, wrażliwości. Iwaszkiewicz był silny charakterologicznie, był silny psychicznie, więc to tak, była tu zupełnie... mamy znowu kolejną pewną sprzeczność, czy jakieś takie zderzenie dwóch różnych racji, czy postaw, czy korzyści lub braku korzyści, bo Iwaszkiewicz, tak jak skoro mówimy to, co przed chwilą powiedzieliśmy, czyli Iwaszkiewicz skorzysta na tym charakterze żony, prawda, że ona mu raczej ustąpiła niż postawiła silny opór, ale właśnie to się łączyło, tak jak powiedziała koleżanka, łączyło się z tym wychowaniem, jakiemu ona podlegała, ale i on skorzystał na tym wychowaniu, na tej cesze charakteru właśnie Anny. Ale jednocześnie ta cecha charakteru Anny spowodowała znowu coś, co było już od pewnego momentu wielkim, głębokim, jakimś bolącym cierniem w duszy, tak można powiedzieć troszkę górnolotnie Iwaszkiewicza. Chodzi o chorobę psychiczną Anny. Bo on na przykład, kiedy został już w 1932 roku sekretarzem poselstwa polskiego w Kopenhadze, i on miał taki pomysł, żeby wyrwać Annę właśnie z tego uzależnienia przede wszystkim od Anieli Pilawicowej. I miał taki pomysł, żeby właśnie wspólnie z Anną zamieszkać w Kopenhadze. I miał nadzieję na to, że kiedy on ją wyrwie ze stawiska i oderwie od tego środowiska, w którym ona, rodzinnego przede wszystkim, w którym ona została ukształtowana i w którym właśnie czuła się najlepiej, ale zarazem była właśnie tak mocno uzależniona, zwłaszcza od Pilawicowej. I miał nadzieję, że to mu się uda i tym samym jako ona zdobędzie większą taką niezależność charakterologiczną, osobowościową. I ona pojechała do tej Kopenhagi, ale tam, tak jak sam pisze Iwaszkiewicz, nie wytrzymała. Znaczy nie wytrzymała bycia taką samodzielną kobietą, niezależną, mieszkającą gdzieś poza rodziną, z mężem i decydującą całkowicie niezależnie o sobie. Ona wróciła. Miała 35 lat, to już było za późno, wróciła do więzienia, można powiedzieć, a on został tam. No i w tym momencie zaczyna się rozgrywać ten straszny dramat rodzinny Iwaszkiewiczów, że ona zapada na chorobę, na schizofrenię. I oczywiście powody są rozliczne, prawda, i też nie nam tutaj w ogóle teraz rozstrzygać, co było głównym i w ogóle wyrażać proporcje, akcenty tych powodów. Genetycznie też była bardzo obciążona chorobami psychicznymi. Więc, a Iwaszkiewicz potem przerywa tę karierę dyplomatyczną, wraca do stawiska, żeby właśnie opiekować się chorą żoną. Także znowu ten charakter Anny, prawda, z jednej strony owszem wyszedł na dobre, w tej walce między nimi o to, kto przede wszystkim ma tutaj dominować jako osoba twórcza, ale wyszedł mu na złe, bo potem miał już do końca życia właściwie chorą psychicznie żonę obok siebie. I z jakimiś oczywiście momentami dłuższymi nawet ozdrowienia, prawda? Ale
no to jednak cały czas ciążyło. Jest takie przecież opowiadanie Iwaszkiewicza Matka Joanna od Aniołów, opowiadanie z kluczem, gdzie właściwie ta matka Joanna, opętana przez, w tym opowiadaniu przez demony, jest w gruncie rzeczy Anną. A ksiądz Suryn, który udziela pomocy tej matce Joannie w opowiadaniu, to można powiedzieć, to trochę Iwaszkiewicz, który też na wszelkie sposoby starał się swoją żonę wydobyć z tej choroby. I to było już cały czas w zasadzie. Znaczy ta, co najmniej albo bezpośrednie skutki tej choroby i jej no, przejawy na co dzień, albo sam cień obawy, czy w ogóle obawa powrotu. Znaczy, że jest dobrze, to już ciąży, prawda, na takim związkiem ta obawa, że a może znowu będzie tak, jak było. I rzeczywiście co jakiś czas był ten powrót. I to było no, straszne, dla obydwojga oczywiście, dla niej jako pogrążonej w takiej chorobie, dla niego jako kogoś, kto musiał na to patrzeć i z tym żyć. Także tutaj znowu mamy to zderzenie, prawda? Z jednej strony, owszem, to się jakoś mu przysłużyło, a z drugiej strony było dramatem obydwojga, ale też Iwaszkiewicza też jako męża. Wszystko to, o czym mówimy, jest zawarte w książce, którą raz jeszcze Państwu polecamy i zapraszamy do stawiska, zachęcamy do lektury. Książka poza no, materiałem, o którym wspominaliśmy, tą opowieścią o rodzinie Iwaszkiewiczów, rodzinie Lilpopów, o licznych kontaktach artystycznych obojga Iwaszkiewiczów, ale także o ich wzajemnej relacji. Poza tą opowieścią książka zawiera bogaty materiał ilustracyjny. Są tutaj zdjęcia archiwalne, rękopisy, prace plastyczne. Szczególnie chcieliśmy w książce zawrzeć reprodukcję tych prac, które nie znajdują się w stałej ekspozycji muzeum, które przechowujemy w magazynach. Są to prace naprawdę znanych i cenionych artystów. Bardzo często litografie, obrazy, które były dedykowane Iwaszkiewiczom, czy w jakiś sposób można je wpisać w biografię obojga Iwaszkiewiczów. Też zapraszamy serdecznie do stawiska. No, myślę, że można tutaj przywołać uwagę tego, który twierdził, że twórczość jakiegoś pisarza można zrozumieć przede wszystkim tylko wtedy, kiedy odwiedzi się miejsce, w którym żył. Więc myślę, że tak samo jest z Iwaszkiewiczem, że chyba lepiej jakoś trafi do nas twórczość Iwaszkiewicza, kiedy jest się, będzie się na stawisku, zobaczy się pomieszczenia tego domu, poczuje się aurę tego ibsenowskiego, jak sam mówił Iwaszkiewicz, bo Iwaszkiewicz lubił i nie lubił stawiska. To Iwaszkiewicz, prawda? Mamy znowu sprzeczność. On lubił, tęsknił, kiedy był poza stawiskiem, tęsknił za stawiskiem, ale kiedy się tutaj znalazł, natomiast chciał ze stawiska uciekać. Więc on lubił, nie lubił ten dom, właśnie nazwał go ibsenowskim, jako taka posępna, ponura jakaś aura otaczała ten dom, więc być może ktoś poczuje też tę ibsenowską aurę tego domu i być może to mu pomoże zrozumieć pewne aspekty twórczości Iwaszkiewicza. Myślę, że obydwoje możemy powiedzieć, że dokładna znajomość biografii Iwaszkiewicza bardzo pomaga w czytaniu twórczości Iwaszkiewicza. To jest tak silnie splecione są te dwie właśnie dziedziny, że trudno odczytać wszystkie sensy zawarte, czy to w prozie, czy w poezji Iwaszkiewicza, jeżeli się nie zna biografii. Poza tym to jest jakaś nawet forma innej lektury, bardzo przyjemna, czego my już obydwoje doświadczamy. Przyjemna lektura, kiedy się czyta tekst, no, wydawałby się fikcyjny, fabularny, ale czyta się dwutorowo, bo jednocześnie widać pod tym tekstem literackim, prawda, życie Iwaszkiewicza. I to jednocześnie mamy i literaturę, i życie. No, tym bardziej, że stawisko, jak wspominaliśmy już, od tego 28 roku niewiele się zmieniło. Zresztą na tym polega stała ekspozycja, że cały układ pomieszczeń, umeblowanie, właściwie wszystko, co w tych pomieszczeniach się znajduje,
zostało w tych samych miejscach, w których były te przedmioty za życia Iwaszkiewiczów. I rzeczywiście to jest trochę takie miejsce, w którym czas się zatrzymał i bardzo łatwo sobie można tych Iwaszkiewiczów w tych wnętrzach nieruszonych wyobrazić. No nie wiem, zostały tutaj chociażby ich ubrania w szafie. To jest rzeczywiście takie, no, takie bardzo intymne spotkanie z mieszkańcami tego domu. Można odnieść wrażenie, że właśnie jesteśmy w domu, w którym oni mieszkają, tylko na chwilę wyszli gdzieś, prawda? A my w tym czasie właśnie korzystamy z okazji i jesteśmy podczas ich nieobecności. Tak Ciebie nazywam, bo palcem pnia swojego ukazujesz niebo. Wiatr, co się w Twojej czarnej grzywie zrywa, zacina dołem. Siostro, wzywam Ciebie. Jak niegdyś u wróży w koronach ziemioły, abyś wytrwała w progu mego domu i strzegła kwiatu, owocu i pszczoły i serc, co tutaj gasną, pokryją. Uranio, muzo dnia ostatecznego, bogini końca, bogini trwałości, zniszczeń bogini i wszystkiego złego. Stójże na straży domu, nicość. Weźmij mnie w swoje grzywy wyszalone. Wyszarpnij mi ręce, co już nie wyrosną. Pogrzeb mnie, ratuj. Daj swoje korony, bym także był uranią, nicością. Isso.